ktoś przyrządza... No! To są dzieci Neighbora! To są dzieci Neighbora i jego żona! W tym odcinku poznamy historię Neighbora. Więc zostańcie razem ze mną! Juniorski, po raz kolejny kusisz nas do złego, zmuszasz nas do tego, aby oglądać twoje filmy lol, co wyświetlenia się muszą zgadzać, co? Czy wy widzicie to, co ja? Moi drodzy, stare czasy powracają, aż mam taką gęsią skórkę, ponieważ przypomina mi się, jak graliśmy w Hello Neighbor. Szukaliśmy sekretów, szukaliśmy różnych pierdół, szukaliśmy historii. Moi drodzy, ten kanał jest też w pewnym sensie oparty na Hello Neighbor, ponieważ dzięki tej grze, można by też tak powiedzieć, że się troszeczkę wybiłem. I bardzo mi tutaj, no jest teraz bardzo fajnie, że Tiny Build ni stąd, ni zowąd wrzucił jakiegoś posta na Twittera i okazało się, że jest to DLC. Jest to, moi drodzy, dodatek do Hello Neighbor. Oficjalny dodatek do Hello Neighbor, który nazywa się Hide and Seek. Dlatego dzisiaj też takie troszeczkę inne przywitanie, ponieważ naprawdę jestem mega, mega szczęśliwy, że znowu gramy w Hello Neighbor i dowiemy się może czegoś więcej. Dajemy szansę po raz kolejny Hello Neighbor. Lecimy z tematem. Ale jak zwykle muszę się normalnie przywitać. No siemanko, uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Siema Sąsiad! Dokładnie. Już chyba bardzo długo tego nie słyszeliście, co? Siema sąsiad. Okej, dobra, niedużo owijając w bawełnę. Krótkie intro, zaczynamy od razu z tematem. Nowa gra, rozpocząć grę. Tak, zauważcie, że gra jest też po polsku. Ten DLC jest po prostu masakra. Jest nowy sobie tutaj, no ja nie będę zwracał uwagi na coś takiego, że jest nowy sobie po prostu jakiś tutaj zegarek, który się kręci, bo wcześniej on po prostu stały te wskazówki. Na to nie będziemy zwracali uwagi, ale dodatek może być mega super śmieszny. Nie wiem, dlaczego on się nazywa Hide and Seek. Dobra, zaczyna się pierwsze intro, pierwsza kascenka. Widzimy, że ktoś biegnie, ktoś przyrządza... No! To są dzieci Neighbora! To są dzieci Neighbora i jego żona! Oh no! Czyli mamy tutaj taki prolog, czyli to co się stało wcześniej. Mamy do czynienia z jego dziećmi, mamy do czynienia z jego żoną, która gotuje jajeczka. O Boże, dobra, widać, że oni się bawili bardzo w chowanego. Widzieliście w ogóle... I gramy dziewczynką! I gramy dziewczynką, on się teraz tutaj Okej, dobra, on liczy Neighbor! Jakie to jest słodkie, jakie to jest sweet! Jezus Maria, aż mi normalnie ciary przychodzą, moi drodzy, to jest po prostu masakra, nie? Dobra, wychodzimy stąd, wchodzimy teraz tutaj, ja się tutaj ukryję i... Co to jest za pokój? Co to jest za pokój? No, jakie to jest sweet, jakie to jest słodkie, no! W końcu mamy... Dobra, on sobie tutaj liczy, co my teraz tutaj mamy. Czy ja mogę sobie tutaj teraz pooglądać, co tutaj jest? Bo bym się w sumie musiał teraz tutaj ukryć i w ogóle, ale... Ale czekajcie, to jest chyba pokój, to jest nasz pokój! I Neighbor... I tutaj nawet jest cały czas ta dziura w dachu! Dlaczego oni tutaj mają cały czas tę dziurę w dachu? Dobra, mamy drugą cutscenkę i wychodzimy teraz gdzieś tutaj na zewnątrz. Nie wiem, dlaczego żeśmy wyszli teraz tutaj na zewnątrz. Znowu tutaj się jakaś bardzo dziwna historia zaczyna. Coś, co jest bardzo dziwne. Ale zobaczcie, że gramy tą dziewczynką, czyli córką od Neighbora. Oh no, jeszcze nie widzieliśmy tutaj matki, widzieliśmy tylko jej rękę, jak ona tam smaży jakieś jajeczka i tak dalej. I widzimy, że teraz jesteśmy w jakichś dziwnych polach. Nie wiadomo w ogóle, o co tutaj chodzi, ale już się pomału te obrazy tutaj zaczynają z tymi oczami, z tym jakimś językiem i tak dalej. Tu w ogóle chyba jakiś kaktus jest, ja nie wiem. I tu też jakiś ptaszek jest, ale o co jest z tym ptaszkiem? Czy on jest teraz dla mnie groźny? Czy to jest jakiś sen, który właśnie teraz mamy? Tam jakieś kruki, jakieś wrony, tutaj coś się pali. Czy ja mogę do niego podejść? Czy ja mogę do niego podejść? Czy on mnie tutaj zabija, bo coś takiego zrobił? Okej, dobra, no mogę do niego podejść. Wow! Kto mnie tu goni? Ktoś mnie tutaj goni! Ale on mnie nie może gonić, czekaj, on mnie złapie? Dobra, on mnie złapał, czyli my musimy uciekać przed tym bratem. Czyli my się teraz tak jakby bawimy w chowanego, ale na zewnątrz. Czy ja to potrzebuję? Ja sobie to wezmę ze sobą, ponieważ to może być nam potrzebne. Tutaj w ogóle jakiś, no bardzo to jest znowu dziwny świat, który może być nie do końca, wiecie jak, opisany, tak jak to powinno być. Dobra, tu jest jakieś ognisko, jakiś wulkan. On gdzieś tam może, dobra, on gdzieś teraz tutaj chodzi. Dlatego ja teraz tutaj przed przybliżeniem. Czekajcie, bo ja na początku się tutaj
skupić troszeczkę na tej rozgrywce, na tej grze i w ogóle. Dalej jest to tak zbugowane, że sobie po prostu chodzimy po wodzie, zamiast pływać, nie? Ale może to jest też tak specjalnie zrobione, bo to jest też w sumie jakiś sen albo coś takiego. Czy ja mogę na to wejść? Wow, dobra, ja mogę na to wejść i mnie to wybija w powietrze. Ten gejzer jakiś taki śmieszny, tylko po co mnie ten gejzer wyrzuca w powietrze? Możliwe, że później będziemy potrzebować... Gdzieś tutaj jest. O, dobra, on tam idzie i on nas szuka, dobra. Więc my jesteśmy tutaj w trawie, zobaczcie, on tutaj... Ale on jest przebrany też za tygrysa, czyli on tak jakby chce nas upolować. Wiecie co, ja sobie pójdę teraz tędy tutaj. Pójdziemy sobie teraz tędy na dół i miejmy nadzieję, że tutaj znajdziemy coś ciekawszego, coś co nam się przyda. Zobaczcie, tutaj na razie niczego nie ma, czyli ja muszę wskoczyć tam na samą górę. Bo tutaj w sumie jest gdzieś blisko gejzer, ale ten gejzer nie musi być konkretnie też po to potrzebny. Dobra, no on mnie tak wysoko nie potrafi wybić. Ale widzę, że tu już jest jakiś taki lekki... Dobra, tutaj coś jest! Tutaj się wrzuca wszystkie zwierzęta, czyli jak ja tutaj wejdę, to już stąd nie wyjdę. Czyli ja tutaj wskoczyć nie mogę, a nie ja tutaj wyjdę, dobra. On nie wyjdzie, bo on jest takim śmiesznym tygrysem. Czy ja go muszę tutaj zwabić, żeby on tutaj sobie po prostu wszedł? Rozglądamy się jeszcze tutaj gdzieś obok, tu jest taki nieczynny ten gejzer, więc możliwe, że tutaj coś będzie. Nie, tutaj niczego nie ma. Tutaj słyszę jakiś zegarek, coś takiego dziwnego, śmiesznego. Dobra, pobiegniemy sobie teraz tutaj i tutaj też niczego nie ma, u góry też niczego, chociaż tam możliwe, że coś będzie. Wiecie co, my się skupimy na razie tutaj tak jakby na rozgrywce tej gry, a dopiero później będziemy szukali tutaj sekretów, bo nie wierzę, że Greenhouse M13 nie zrobi tutaj jakichś, wiecie, jak kodów i tak dalej, nie? Ja go gdzieś teraz tutaj słyszałem chyba, on gdzieś tutaj chodzi. Dobra, czekajcie, wskoczymy sobie na to. Nie, jednak nie, dobra, wiecie co, pójdziemy sobie teraz po niego i my go tam zwabimy. Ktoś się gdzieś tutaj śmieje, chyba że to są jakieś... A, bo tutaj coś wychodzi stąd! Ja nie wiem, dlaczego coś tutaj stąd wychodzi. Czy ja to muszę zapolować? Na to zapolować? Dobra, on mnie zauważył, więc ja teraz tutaj czym prędzej sobie pobiegnę. Czy ja zdążę tutaj? Czy mi się go udało tutaj już zwabić? On tutaj teraz płacze chyba. Czyli on chyba... No nie ma go, no to kto tutaj tak płacze śmiesznie? Halo? Gdzieś ty jest? Ej, ziomek, tygrys. Ja tutaj tego tygrysa chyba wpuściłem, no ale... On tutaj gdzieś się śmieje, tak jakby on gdzieś tutaj bardzo blisko był. On się chyba zbugował. On się chyba... Dobra, on tam biega, on tutaj biega. Ja go widzę... Dokładnie, zobaczcie, że on tam jest. Chodź tutaj. No widzisz mnie czy nie? Dobra, dawaj, chodź tutaj, bo ja cię tutaj muszę tutaj do tej klatki wrzucić. Ale on chyba wie. Dobra, czy on już tutaj wskoczył? Dobra, no dawaj tutaj. Dobra, schodzi na dół. Ale czekajcie, bo tutaj jest mięsko. Tylko czy to mięsko jest dla niego? On tutaj nie chce wejść i on może też... Dobra, wskoczył tutaj, czyli mamy go już tutaj upolowanego. I wydaje mi się, że... Dobra, on może wyjść? Dobra, on może normalnie wyjść! Więc ja muszę tutaj kogoś innego zapolować, tego śmiesznego ziomka, który czasami sobie po prostu wychodzi z tych gejzerów. Ja nie umiem tego złapać, on tutaj przed chwileczką był i stał, ale... No ja go nie umiem złapać, ja nie wiem w ogóle o co tutaj teraz chodzi. Czy my może tam na górę musimy wejść, tylko po co się tak aż wysoko spinać? Dobra, na razie się tutaj wspiąć nie da, więc my musimy zapolować na tego śmiesznego łonego, który wychodzi z tych gejzerów. Dobra, ten nas znowu tutaj zauważył, ale on tak jakby tutaj znika cały czas, no, on tutaj od... Ale nam ucieka. Czekajcie, bo tutaj coś jest pod nim. Dobra, tu jest jakaś maskotka. Czy ja muszę tą maskotkę wrzucić teraz do klatki? Bo wydaje mi się, że tak, bo tam są jakieś takie znaczki, że... O, i tutaj też coś jest. Okulary, znaczy ten. Lornetka. Czy my musimy to tutaj wrzucić? Zobaczcie, to. No wszystko tutaj trzeba wrzucić. Patrzcie, wrzucamy to. Dobra. Czyli musimy pozbierać wszystkie takie zwierzątka, które są wszędzie poukrywane i musimy je tutaj powrzucać. Okej, dobra. Tylko jakoś tego ptaka nie umie ogarnąć, żeby on sobie stąd po prostu poleciał, bo pod tym ptaszkiem też się coś znajduje. Dobra, tutaj słyszę jakieś bulgotanie, więc możliwe! No, nie goń mnie, nie goń mnie. Tutaj widziałem, że już u góry na tych puszkach coś było, więc my naprawdę musimy poszukać tych wszystkich zwierzątek i je tam powrzucać. Ten mnie tutaj na razie goni, on tak jakby wącha, gdzie ja jestem. Nie wiem, dlaczego on jest w ogóle przebrany za tygrysa, co znowu tutaj w ogóle ma znaczyć, ale tutaj musimy ewidentnie do niego strzelić albo coś zrobić, ponieważ no tutaj zobaczcie, że znajduje się właśnie ten pluszak jeszcze jeden, którego strasznie potrzebujemy. Dobra, tu jest czapka, czy ja tą czapkę też potrzebuję? Wydaje mi się, że nie, ale weźmy ją sobie ze sobą. Tutaj w ogóle coś się ulatnia, coś się rozszczelniło. Więc czy ja to mogę tutaj jakoś zakręcić, ponieważ ja mam ten kurek. Ale widzę, że nie, niestety tutaj nie ma niczego do wkręcenia, ani do niczego takiego, wiecie, jak zrobienia. Ale widzę, że tutaj jest jeszcze jakiś kolejny pluszak. Nie, tutaj są w ogóle, tu jest lornetka i tu jest piłka. I tego chyba nie potrzebujemy, tutaj niczego wrzucić nie możemy. Na razie to, żeśmy sobie tutaj zrzucili. No tą lornetkę, no niby jest tutaj nam potrzebna, żebyśmy sobie mogli popatrzeć, gdzie on mniej więcej się znajduje. Ja widzę, że on jest tutaj. Okej, dobra.
Dobra, więc zauważcie, że tam jest sobie, bo on mnie teraz goni tutaj. Tam jest taki zegarek, w którym jest napisane, że ta czapka, czyli ten gościu, czyli ten jej bracik jest głodny i on czeka tak jakby na jedzenie. I my musimy wrzucić, bo to jest połączone znowu ze sobą, my musimy wrzucić wszystkie jedzonka i tak dalej właśnie tutaj. I to później zessa i może tutaj później po prostu sobie wejdzie. Dobra, ja widzę, że tutaj znowu jest ten śmieszny, właśnie to, no to musimy, na to też musimy zapolować. Tylko ja tutaj nie mam żadnej broni, żeby do niego strzelić ewentualnie. Możliwe, że tutaj się możemy też gdzieś wybić i chociaż tutaj też coś jest, zobaczcie. Tu też jest jakiś tygrysek czy coś takiego, tylko ja nie umiem tutaj wskoczyć. Dobra, wskoczymy sobie stąd i mamy teraz tutaj kolejnego pluszaka. Czekajcie, ja sobie wrzucę tą jedną lornetkę. No, znowu on tutaj przylatuje, on chyba wie, gdzie my jesteśmy. Mamy tutaj kolejnego pluszaka, dobra. Teraz tak, dobra, on tutaj sobie biegnie, więc ja sobie tutaj czym prędzej wskoczę do tej klatki, żeby on mi dał spokój. Tutaj sobie przeskoczymy i on teraz się tak jakby tutaj... Oh no, 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 please no, please no, please no, nie, chociaż to ja, no, zaatakował mnie. Ale czy to już jest ogarnięte? Chyba tak, wydaje mi się, że już te dwie rzeczy sobie tutaj wrzuciliśmy. Ja jestem ciekawy, czy tą czapkę sobie tutaj możemy też wrzucić. Okej, dobra, możemy się w krzaki też chować, bo to jest bardziej takie polowanie, tutaj nie możemy tak szybko biegać. Chyba, że czekajcie, 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 bo ja się zastanawiam, jak zapolować na tego pluszaka, który właśnie tam tak śmiesznie wychodzi z tych gejzerów. Wydaje mi się, że tam u góry też to wszystko będzie poukrywane, tylko musimy się tam jakoś dostać, jakoś skoczyć i ewentualnie może tutaj po tej nitce sobie... Nie, nie da się tutaj wejść na to. Czekajcie, spróbujemy jeszcze raz, możliwe, że tutaj u góry coś będzie, na tym drzewie. Nie, na to się wejść nie da. Może tutaj coś w wodzie będzie, no nie, tam w wodzie była tylko i wyłącznie było mięsko, tutaj też coś leży, to jest chyba tylko i wyłącznie kamień, nie, jakaś piłka. Ja nie wiem, czy my musimy na tego ptaka wskoczyć, czy co, bo tutaj jest ten gejzer. Ja sobie teraz tutaj wskoczyłem na tą miotłę i no tutaj wskoczyć się na bank nie będzie dało, dlatego ja też spróbuję wskoczyć na tego ptaka. Możliwe, że ja go po prostu tak... Nie, jednak... Dobra, gdzieś tutaj wskoczyłem! Gdzieś tu teraz jestem, jako ptak jestem przebrany teraz. Czy ja go mogę tak raz jakoś wyłączyć, czy coś z nim zrobić? Nie, chyba nie, nic się nie da. Ja wiem, że ja troszeczkę z tą grę zbugowałem, bo tak normalnie się do tego ptaka chyba wskoczyć nie da. Tutaj chyba też będzie jakieś zwierzę u góry, tu będzie jakaś małpka. Ponieważ ja tak blisko mogę sobie do niego podejść, zastanawiam się, czy możemy w niego tutaj rzucić. Ale nie, to nic nam nie dało, bo on tutaj jest... Zawsze zniknie, no, także ja tutaj potrzebuję jakiejś broni, żeby go tutaj ewentualnie jakoś, no nie wiem, strzelić w niego czy coś. Tu jest w ogóle jakiś wąż, boa, który jest dosyć dziwny. Dobra, widzę, że teraz tutaj możemy sobie zamontować właśnie to, co ja mam teraz chyba w ręce. Wszedłem tutaj na to krzesło i najprawdopodobniej, dobra, czekajcie. Dobra, jest, zadziałało. Odkręcamy i teraz powinna polecieć woda. Dobra, leci teraz woda. Okej, dobra. Więc teraz będzie troszeczkę lepiej, ponieważ on będzie miał tutaj lekki problem. No nie, no myślałem, że całe się tutaj rozwali. Ta woda, że wszędzie będzie, wiecie o co chodzi. Teraz myślałem sobie, że ten ptaszek sobie po prostu tutaj podejdzie po to, żeby się napić tej wody. Zakręcamy. No nie, no odkręcimy, żeby tutaj cały czas było nawodnione. I jakoś tutaj na to drzewo też trzeba wejść, ponieważ tutaj też jest jakaś małpa, czy ktoś tam. Ja ją, co prawda nie widzę, ale ja ją słyszę. Zobaczcie, ja mogę teraz tutaj do tej... Tylko co mi to dało, że teraz tutaj jest woda? Czyżby ten tygrysek się teraz chciał napić? No nie. Ale możliwe, że tutaj jakieś za chwileczkę zwierzątka podejdą, żeby się napiły, tylko ja muszę po prostu tego tygrysa odtrącić. Dlaczego on się teraz tutaj tak zgliczował? Ja teraz spróbuję zatkać tutaj teraz wszystkie dziury kartonami, bo jak ja sobie tutaj pozatykałem, tam sobie zatkałem i teraz sobie tam zatkałem, to ten kret po prostu nie wychodzi teraz tam, gdzie zawsze. I no możliwe, że to jest sposób, żeby na niego tutaj jakoś zapolować. Więc ja teraz sobie polecę chyba tutaj do jeszcze jednej dziury, w której on się tutaj może znajdować. Ponieważ tutaj też, o właśnie tam jest ta dziura, z której on sobie teraz tam wyszedł. I jeszcze tutaj będzie gdzieś jedna, którą będzie trzeba chyba zatkać, z tego co mi się wydaje. Czekajcie, czy ja na niego teraz zapoluję? Nie, no jednak no uciekł. Uciek, uciek, uciek. Chyba, że tutaj piłeczkę trzeba wsadzić, coś. O, i tutaj wody teraz nie ma. Tutaj teraz wody nie ma, to zostało wypompowane. I zostało to tam teraz. Coś tam. Czekajcie, no piłeczka jest za mała, chociaż weźmy sobie tą piłeczkę i zatkajmy tą piłeczką tą dziurę tutaj. O, widzicie? I to tak jakby idealnie tutaj pasuje. No tak, no mniej więcej idealnie, ale możliwe, że go to po prostu zatyka. Że on sobie po prostu tędy później nie wyjdzie. Tylko jaki to jest sens teraz, że ja odpompowałem tutaj wodę, jak ja tutaj do tej wody tak czy siak mogłem sobie tutaj wejść. Jak tutaj niczego nie ma. Możliwe, że po prostu, żeby mi pokazał, że tu jest to mięsko i to mięsko gdzieś trzeba dać. Tylko to mięsko możliwe, że będzie potrzebne pod tą kurę albo coś takiego, żeby ten tygrys odstraszył tą kurę. Bo ja jestem teraz ciekawy, gdzie ten kret teraz tutaj wyszedł. Bo to jest też dosyć dziwne. Mówiło, że on znowu tam jest. Nie, widzicie, tam go nie ma. Tutaj go też nie ma, bo jest zatkane. Więc jeszcze jest jedna opcja. To jest właśnie tutaj. Pobiegniemy sobie teraz tutaj, zobaczyć, czy on gdzieś teraz wyskoczy. O! Widzicie?
pozatykaliśmy wszystkie dziury i złapaliśmy tego kreta. Ale jeszcze tutaj mamy chyba z 28 zwierząt do ogarnięcia, to jest niemożliwe. Dobra, wrzucamy kolejną maskotkę wrzuciliśmy. I teraz, no, złapał mnie. I teraz, zobaczcie ile tych maskotek tu jeszcze jest. Oh no, przecież tych maskotek tu jest milion. Dobra, zrobimy teraz coś takiego, że ja wezmę sobie to mięsko, które jest w tej klatce i położymy tutaj pod tego kuraka. Możliwe, że ten kurak się po prostu odstraszy, wystraszy się i on po prostu odejdzie stąd. Czekajcie, bo tutaj szybko muszę to mięsko sobie wziąć. Bierzemy to mięsko, on za chwileczkę tutaj zejdzie. Myślałem, że się znowu zbuguje tak jak wtedy. No i dobra, mamy teraz sobie tutaj mięsko i podłożymy pod tego kuraka. Możliwe, że on po prostu przyjdzie tutaj i zacznie jeść to mięsko. Podkładamy to tutaj. Gdzieś to, dobra, to jest tutaj. Ale czy on teraz tutaj podejdzie? Ja mu może muszę pokazać, że tutaj leży mięsko. Dobra, idzie. Przyszedł? Bierz to mięsko. No nie, jest tutaj pod nim, ale ten kurak się go nie boi. I on nie chce tego mięsa zjeść, więc gdzie ja muszę to mięso dać? Gdzieś to mięso trzeba dać. Możliwe, że pod drzewo, żeby się te małpy przestraszyły. No nie, bo to będzie bez sensu. Tu jeszcze jest małpa, gdzieś jeszcze powinien być słoń. Dobra, kurak, bo ty tutaj masz mięsko. Weź to mięsko, proszę cię, weź to mięsko, no, bierz to mięso. A może ja muszę w niego rzucić tym mięsem, tylko... No gdzie się trzeba... No nie, no on się nie interesuje w ogóle tym mięsem, to jest bez sensu. Dobra, wydaje mi się, że jak to na Hello Neighbor przystało, musimy się troszeczkę tutaj powspinać. I ja się zaciekawiłem właśnie tym tutaj, ponieważ ja tam zauważyłem jakiegoś... Widzicie, tam jest zwierzątko, widzicie? Tam na kanapie jest zwierzątko, więc jakoś tam trzeba wejść. Mamy już chyba 3 zwierzątka czy coś takiego. I wydaje mi się, że gdzieś tędy, możliwe, że będzie się dało jakoś wejść, bo ja próbowałem wejść od tamtej innej strony. Chociaż możliwe, że tutaj gdzieś z boku będzie się dało wejść. Musimy troszeczkę popróbować, ponieważ wiecie jak... Wiecie, jakie jest Hello Neighbor, nie? Tutaj się wejść nie da oczywiście, więc wejdziemy sobie teraz tutaj, może tutaj. Okej, dobra, jesteśmy troszeczkę wyżej, może tutaj gdzieś. Okej, dobra, tu się da wejść, to jest specjalnie ukryte. Już jesteśmy wyżej niż to krzesło, więc wejść się tutaj na bank da. Teraz wejdźmy sobie teraz tędy, dobra, tędy się da wejść normalnie, na spokojnie. Tu jest jakiś w ogóle chyba checkpoint z tego, co mi się wydaje, czekajcie. Tu jest telewizor, możemy sobie załączyć ten telewizor, spoko, tutaj niczego nie ma. Wyłączamy ten telewizor, bo ten telewizor mnie strasznie denerwuje. Tędy się na bank nie będzie dało wejść. Więc idziemy sobie teraz tutaj tym boczkiem tutaj jakoś tutaj wskoczyć, możliwe, że tędy się będzie dało wejść. Okej, dobra, tutaj jest, można sobie po prostu pochodzić po tym. Dobra, idziemy dalej, na spokojnie. Już słyszę, że jesteśmy bardzo wysoko. Okej, dobra, jesteśmy wyżej tutaj. No, jakoś tutaj trzeba wejść, no. Okej, dobra, i jesteśmy teraz na samej górze. I tutaj też coś jest, tylko to jest jakiś odkurzacz. Wiecie co, tym odkurzaczem się zajmiemy później, ponieważ dostaliśmy się właśnie tutaj na tą kanapę, na której leży, co to jest? To jest chyba jakiś lemur. To jest lemur, dobra. To jest lemur, więc wejdziemy sobie teraz tędy. Tu chyba nawet specjalnie krzesła są tak poustawione, żebyśmy sobie ewentualnie też tędy weszli. Tutaj też coś jest, co to jest? To jest jakiś kamień, czy ja potrzebuję ten kamień? Weźmy sobie go, zrzucimy tutaj. Wow, jaki on był ciężki. I teraz tak, ja się chciałem zastanowić, co to jest właśnie ten odkurzacz tutaj, tylko wydaje mi się, że już się tutaj wejść nie będzie dało, ponieważ to jest chyba tak specjalnie też zbugowane. Ale najważniejsze jest to, że mamy tutaj tego lemura śmiesznego i ten odkurzacz chyba nie będzie czynny, nie będzie się dało go załączyć, ale ewentualnie sobie później też wejdziemy tutaj. I, albo teraz sobie wejdziemy. Czy się da? Okej, dobra, da się. I teraz tak, co ten odkurzacz nam może dać? Dawaj tutaj odkurzacz, dawaj mi tutaj ten odkurzacz. Nie, niestety, ale ten odkurzacz nie jest załączalny, więc on sobie po prostu tutaj stoi tak, żeby po prostu sobie stał. Ale tutaj też za tym niczego nie ma. Ale najważniejsze jest to, że mamy po prostu kolejne zwierzątko. I teraz tak, pobiegniemy sobie teraz tutaj. No nie, on tutaj biega gdzieś. Mam nadzieję, że on mnie tutaj nie zauważy. On się chyba tam gdzieś poszedł napić teraz. Więc my idziemy mu tutaj wsadzić tego lemura. I mamy kolejne zwierzątko, więc wydaje mi się, że na tamte góry też się będzie dało jakoś wejść. Dobra, lemur wrzucony. Kolejne. Mamy już 4 zwierzątka. 1, 2, 3, 4 i czapkę. A tutaj musimy zebrać 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli mamy dopiero połowę, a ja już to, moi drodzy, nagrałam 44 minuty. I naprawdę nie wiem, jak mam zdobyć tą małpkę. Możliwe, że tutaj coś trzeba z tym kamieniem zrobić, którego zostawiłem właśnie tam. I właśnie tutaj ten kamień... Ej, co to jest? Co to jest? Tu jest lwiątko jakieś śmieszne. Tylko jak... Ja nie umiem go teraz tutaj dostać. Tam jest lew. On jest ukryty w jaskini. Więc najprawdopodobniej będziemy musieli sobie wziąć teraz to mięsko, które już tutaj znaleźliśmy i mu je dać, a nie temu tygrysowi. Gdzie jest to mięsko? Dawaj mi to mięso. Dawaj, dobra, złapię sobie tutaj, ponieważ ja teraz tutaj znalazłem lwa, który jest dosyć i tutaj też coś jest u góry, tylko teraz lornetki nie mam. Tutaj też coś jest u góry i jakoś tam trzeba wskoczyć. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę będziemy potrzebowali parasolki po to, żebyśmy się jakoś stąd fajnie wybili i sobie polecili. Dobra, nasz bracik nas tutaj śmiesznie teraz goni. Ja nie wiem, czy... Dobra, on jest bardzo blisko, mnie to tak strasznie denerwuje. Dobra, widzicie, działa, mamy lwa. No, zbugowało się coś. Weźmy sobie teraz tego lwa.
Wrzucimy sobie teraz tutaj do tej skrzynki. Nie wiem, czy się uda zebrać wszystkie zwierzątka, ponieważ naprawdę ja już nie mam czasu, a to mi tak dużo zajęło, że to jest po prostu masakra, nie? Dobra, wrzucamy sobie teraz to lwiątko i no naprawdę będziemy musieli... Mamy już 5! Jeszcze potrzebuję jakiegoś ptaka, coś tam... To jest niemożliwe! To jest nie do zrobienia, nie? Tylko coś trzeba jeszcze chyba zrobić z tym śmiesznym kamieniem, który możliwe, że jak sobie użyjemy ten kamień, dlatego może trzeba w tego ptaka rzucić, albo jakiś gejzer zatkać. Jakiś gejzer zatkamy tym dużym kamieniem, spowoduje, że gdzieś będzie mocniejszy właśnie ten gejzer. Możliwe, że o to teraz tutaj w tym chodzi. Czekajcie, bo już zapomniałem, tutaj się wskakiwało. Chyba tutaj się nie da wskoczyć. Idziemy teraz tędy i tutaj się wskoczyć nie da. Dobra, no to idziemy sobie teraz tędy. Dobra, i teraz tutaj przez tą trawę się szło do góry. Dobra, i teraz zbierzemy sobie ten kamień, który jest nam potrzebny najprawdopodobniej po to, żeby jakiś właśnie gejzer tutaj zatkać. Jesteśmy bardzo silną dziewczynką, zobaczcie teraz to, nie? I tak, czy ja mogę tutaj zatkać? Proszę, please. Dobra! Zatkałem i teraz tutaj wszędzie jest mocniejszy. Jest mocniejszy teraz ten... Wow, zobaczcie teraz to. Czy ja mogę teraz tutaj tak mega wyskoczyć? Dobra, wyskoczyłem mega, ale to jeszcze nie jest właśnie wystarczające. Wystarczające po to, żebyśmy mogli tak mega wyskoczyć, zobaczcie. No niby skaczymy wyżej, ale to jeszcze nie jest to. Ja jeszcze potrzebuję chyba jeden kamień. Dobra, on mnie teraz tutaj strasznie denerwuje i ja za chwileczkę załączę friendly mode, żeby on mnie tutaj nie gonił, bo mnie strasznie irytuje. Czekajcie, tu jest też teraz taki wielki... Zobaczcie, no i nie da się tam doskoczyć, nie da się, po prostu się nie da. Ja to mogę jakoś podkręcić, nie, podkręcić też się nie da. Tam też jest zwierzątko, tam u góry też jest zwierzątko. Więc coś trzeba z tymi gejzerami zrobić. Junior, myśl, szybko, może ci się uda to wszystko tutaj ogarnąć. Czy ja może muszę tutaj wskoczyć na tą miotłę jakoś? Nie, no też nie, ale no, jakoś trzeba tutaj parasolkę zdobyć. Widzicie, no niby tam możemy tak wysoko wyskoczyć, ale to jeszcze nie jest to. Ja wezmę sobie ten kamień, ja jestem ciekawy, czy w ogóle go mogę wziąć teraz tutaj ten kamień. Dobra, kamień wziąć możemy. Ja spróbuję zatkać na przykład sobie tą dziurę tutaj i spróbujemy wskoczyć, okej. I spróbujemy sobie tutaj wskoczyć teraz na to drzewo, ponieważ na tym drzewie też się małpka znajduje. Okej, no nie, to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Gdzieś tutaj trzeba znaleźć jeszcze drugi kamień, żebyśmy sobie te gejzery pozatykali. Chyba że jak się gdzieś zatka, gdzieś indziej, to możliwe, że one po prostu mocniej teraz tam huchają. Czekajcie, zatkamy sobie ten gejzer, dobra. I któryś jest teraz tutaj wyżej. Któryś jest tutaj wyżej, ale nie widzę który. Możliwe, że to tak działa, że jak zatkasz ten, to ten jest wyżej. Jak zatkasz ten, to ten jest wyżej. Ten tutaj no ewidentnie jest teraz mega wysoko, dobra. Nie, ale niestety nic mi to nie dało. Ja potrzebuję parasolki, której tutaj nigdzie nie ma. I to jest najgorsze. Bo my już jako tako wysoko wyskoczyć możemy. Ale... No niestety, no. Chyba że sobie wyskoczymy na to i polecimy dalej, patrzcie teraz to. No, jeszcze to nie jest to, Na co ja miałem ochotę, no. Próbujemy teraz tutaj wyskoczyć i się nie da. No nie da się doskoczyć, nie da się, po prostu się nie da. Bo najprawdopodobniejsze właśnie drugi kamyczek potrzebujemy, który jest nie wiadomo gdzie. Tu jest kamień, dobra, mamy drugi kamień. Zatkamy sobie, to sobie zatkamy tutaj, dawaj. Jeszcze jeden sobie zatkamy, na przykład, ja chcę się tam dostać. I zatkamy sobie jeszcze jeden, na przykład ten tutaj. I możliwe, że teraz to będzie po prostu tak mega huchało do góry. Patrzcie, zatykamy, dobra, dawaj. I patrzcie, jakie to jest teraz mega. To jest mega teraz, to jest mega wysokie. I teraz się powinno udać. Patrzcie teraz to. Wow! Wow! Dobra, mamy kolejne teraz tutaj zwierzątko. Czy tutaj jest jakaś parasolka? Nie, parasolki chyba tutaj jednak nie potrzebujemy. Ale mamy teraz to zwierzątko. Okej, dobra. Więc teraz spróbujemy też przeskoczyć sobie od razu tutaj na to drzewo. Możliwe, że się uda. Tylko będzie to najprawdopodobniej chyba z tego gejzera dostępne. Patrzcie. Próbujemy. Jump! Nie da się jeszcze. Tu są tylko dwa kamienie. Więcej nie widziałem. Wrzucamy teraz to tutaj. Dobra, mamy szóste zwierzątko. Ja teraz... Czekajcie, co by teraz tutaj ogarnąć? No ja wiem, że tam jest jeszcze jedno zwierzątko. I tu też jest kamień. Więc ja muszę sobie to tutaj odetkać, żeby mieć trzy kamienie. Dobra, idę sobie teraz zatkać kolejny. Niech on mnie tutaj nie goni, bo mnie strasznie denerwuje, bo już wiem mniej więcej, o co tutaj chodzi. O co tutaj działa. Dobra, zatkaj teraz to. I ten tutaj jest teraz mega wysoki. Nie, odejdź. Bo ja muszę wskoczyć tutaj. Dawaj, Johnny, brawo! No Johnny, brawo, mamy trzeci, dobra, jest fajnie, jest pięknie. Mamy teraz trzy kamienie, ale ty mnie teraz tutaj strasznie denerwuje. Bo ja nie chcę, żeby on mnie teraz tutaj gonił, bo tutaj się coś pomału udaje. Dobra, chyba przestał mnie gonić. Nie, zatykamy sobie teraz to tutaj. Mamy teraz trzy kamienie, moi drodzy. To jest teraz takie mega wysokie. Dobra, odtykamy sobie teraz to tutaj. Zatkamy sobie kolejny, który jest tam. Bo ja chcę się... Czekajcie, bo teraz tego jest tutaj mega dużo zatkanego, nie? Zatkamy sobie tamten, ponieważ ja chcę skoczyć na to drzewo. I tam jest małpka.
I mam, będziemy już mieli chyba szóste albo siódme zwierzątko. Dobra, zatykaj to tutaj szybko, dobra, zatkane. Ten mnie tutaj chce dogonić, ten mnie tutaj chce złapać, ale ja się nie dam. Idziemy go tutaj. Niech on tutaj za nami biegnie. Tutaj też jest kamień, nie? Ja myślę, że to jest kamień, dobra, nieważne. On jest bardzo wolny, on jest niby tygrysem, jakimś lampartem obsranym, ale on jest bardzo wolny, dobra, i patrzcie teraz to, nie? Patrzcie teraz to. Jump! Wow! Za wysoko! Za wysoko! Umrę. Nie umarłem. Ale to było za wysoko! Ja nie chcę aż tak wysoko skakać. Słuchajcie, tutaj tak leciutko sobie podejdziemy, tak żeby wylądować na tym drzewie. O no! Tutaj u góry coś jest! Tutaj! Tam coś jest! Nie na tym drzewie! Na tym drzewie nie! Odejdź stąd, bo już wiem mniej więcej jak tutaj ogarnąć. Tu jest, u góry, tutaj. Musimy tak lekko sobie podejść i tak, i wylądujemy sobie teraz tutaj na tej szafie i mamy kolejne zwierzątko. Dobra, zbieramy. Czy to jest to, co tutaj tak piszczało? Chyba tak. Dobra, mamy kolejne zwierzątko, okej. Okay. Teraz czy ja... No, zeskoczyłem na dół niechcący. Ale czekajcie, ile już tutaj tych zwierzątek mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czy jeszcze jeden jest tam? Dobra, ja ściągam stąd. Idź mi stąd i... Wyskoczyłem do góry, jak on mnie chciał złapać. Dobra, jeszcze tutaj pod tym kurakiem coś będzie, tylko mnie to strasznie mało interesuje. Tylko jakoś tego kuraka będzie trzeba tutaj odstraszyć. Ale pierwszy zdobędziemy sobie to zwierzątko, które tam się znajduje. Dawaj, zatykamy teraz ten gejzer tutaj. Możliwe, że tam będzie jeszcze jeden kamień. Jak ja tutaj wszystkie gejzery pozatykam, to wtedy ten ptak się wystraszy. Dobra, patrzcie teraz to, czy ja tam doskoczę w ogóle. Chyba tak, jak ja lubię latać, fellow neighbor, nie? To jest masakra, nie? To jest O nie, nie wyląduję! Źle wylądowałem! No! Źle wylądowałem, jeszcze raz! Ten bracik mnie tak denerwuje, że ja sobie wyskoczę stąd. No! Uuu! I teraz hop! Dobra! I teraz musimy jakoś tutaj wylądować, nie mając parasolki. Ale dobra, uda się, dobra. Mamy kolejne zwierzątko, okej, okay, ale niestety nie ma tutaj żadnego, wiecie jak, kamienia ani czegoś takiego. Chyba, że u góry będzie jeszcze jakiś kamień, ja tam spróbuję jakoś skoczyć. Dobra, tutaj niczego nie ma, tutaj też niczego nie ma. Tu są jak w ogóle jakieś pudełka śmieszne. Możemy sobie tędy swobodnie zejść, tutaj też niczego nie ma. Bo tutaj się wszędzie muszę rozglądać. Wiecie jak jest Hello Neighbor, tutaj trzeba wszystko wszędzie szukać. I teraz tak, ja sobie zatkam ten gejzer i wskoczymy sobie na te góry, które się znajdują właśnie tam, bo tam też coś będzie. Na bank, hop. No nie, złapie mnie. Ale co? Ej, co? Nie, on ukradł mi to. Nie. Jaki głupi, on mi ukradł kolejne zwierzątko. Wydaje mi się, że on mi ukradł tego lemura, ale nie jestem pewien. Więc może będzie znowu w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że tak jest w tym Hello Neighbor, że są w tym samym miejscu, żeby nie było, że znowu trzeba szukać wszystkiego. Dobra, tu jest zatkane. To teraz trzeba tutaj tylko zatkać. I wtedy jesteśmy safe i lecimy tam na te góry. Tylko ja sobie pierwszy tutaj zobaczę, czy on rzeczywiście tego lemura tam znowu ukradł, no i on znowu tam będzie leżał. I nie, niestety, nie ma go i on go gdzieś ukrył i to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze, że on ukradł ci zwierzątko i teraz na nowo musisz to wszystko szukać, no. Dobra, tutaj nie ma, możliwe, że to, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale ja teraz skakuję sobie tutaj do góry. Ja nie wiedziałem, że tak będzie, że wiecie jak, że on mi tutaj zwierzę ukradnie, on jest jakiś dziwny. Dobra, skakujemy sobie teraz tutaj do góry, okej, dobra, i coś tutaj jest, tutaj też coś jest, jajko, dobra, bierzemy to jajko, dobra, przyleciał! Jak wylądował, jaki on jest dziwny! Bo on tutaj musi kolejne jajko, teraz wiecie jak. Dobra, on sobie teraz tutaj jest. Ja sobie poszukam czegoś tutaj, czy przypadkiem czegoś tutaj nie ma jeszcze. Ale nie, niestety tutaj też nie, tu też nie. Ja sobie wskoczę może tutaj na tą szafę. Okej, na tej szafie też niczego nie ma. Jest w ogóle jakiś recorder. Może tutaj w tej szafie coś mi tutaj ukradł i schował. Ta bambaryła obsrana. Dobra, tutaj, tam też jest coś, tam też coś było. Więc muszę jeszcze raz tutaj sobie wskoczyć. Ale pierw wezmę sobie to zwierzątko tutaj. No, jak on mnie denerwuje, no. Chyba, że to jest ten lemur, którego on ukradł, ale wydaje mi się, że nie. Czekaj, ja sobie tutaj przeskoczę teraz na drugą stronę. No! Wychodź stąd szybko. No! Wow! Nie złapał mnie! Ale ja teraz tym prędzej lecę w te góry, ponieważ tam, w tej szafie też się coś jeszcze znajduje. Czy już jest ta godzina, że on za chwileczkę tutaj będzie jadł? Nie, jeszcze nie. Jeszcze tutaj muszę milion tych wszystkich rzeczy pozdobywać, nie? Dobra, i zobaczcie, polecimy tam w tą szafę, bo tutaj też się coś znajduje. No! Okej, dobra, mniej więcej, dobra jest! I tutaj, tu jest pistolet! Tylko po co mi to? Żebym strzelał chyba do niego. No już miałem wszystkie zwierzątka! Teraz muszę na nowo je szukać! I możliwe, że on po prostu je schował w takich miejscach, w których nie mamy dostępu, no... No...
no! Ja sobie wskoczę jeszcze raz tutaj do góry zobaczyć, czy tutaj coś się ciekawego znajduje. Bo mi się wydaje, że jak ja sobie tutaj wskoczę właśnie tutaj, to tutaj też coś jest, zobaczcie! I dwa! Mamy zwierzątka kolejne! Coś tam poleciało chyba teraz. Ja teraz przejdę sobie tędy i wrzucę te dwa... I tam jeszcze jest jeden! Patrzcie to! Tam jeszcze jest jeden, dobra! Więc chyba się uda! Mamy nadzieję, mamy nadzieję! Tylko ja muszę pierw tutaj sobie zatkać kolejny gejzer. Nie mam już tyle miejsca. Ja nie wiem w ogóle, gdzie on jest. Ale ja sobie wrzucam tutaj kolejne zwierzątka. Raz i dwa, dobra. Jeszcze chyba tylko i wyłącznie ten jeden został. Proszę, please, please, dajcie mi to przejść. Nie, no nie, czy ja mogę do niego strzelać? Tak, dobra, mogę do niego strzelać, jak do neighbora. Dobra, ja sobie tam do niego strzelam. Odejdź, odejdź mi stąd, odejdź mi stąd, odejdź mi stąd. Który ja gejzer muszę odetkać? Ten tutaj muszę odetkać. Co mu się dzieje? Co mu się dzieje? Odejdź mi stąd, odejdź mi stąd, odejdź mi stąd, odejdź mi stąd, odejdź mi stąd. Dobra, bierz to szybko. I leć, 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 szybko, szybko, szybko. Uciekaj mu, uciekaj mu. Strzelaj do niego. Dobra, ten tam wąchał znowu i szukał mnie chyba. Zatykamy ten gejzer tutaj i lecimy po ostatnie zwierzątko. Dobra, ja nie wiem, czy on mnie teraz tutaj będzie szukał, czy też nie. Ale mam broń, ja mam broń, ja mam broń. I teraz tak, tam się odetkało, więc ja sobie teraz polecę tam, bo tam jest ostatnie zwierzątko. Tylko nie wiem, czy na trzy właśnie zatkane kamienie, czy to nie jest przypadkiem za dużo. Czekajcie. Jump! Wow! Jak ja wleciałem tutaj! Dobra, jest zwierzątko. I on sobie tam jest, więc ja sobie polecę od razu tutaj. Czy on mnie widzi? Czy on mnie widzi? Wrzucaj, wrzucaj, wrzucaj. Dobra. Czy to już jest koniec? Please, please, czy to już jest koniec? No! To jeszcze nie jest koniec! Ja tych zwierzątek tutaj muszę tyle złapać, że to jest masakra. No, ja już myślałem naprawdę, że to jest ostatnie, no. Dlaczego mi to robisz? Ile... Jezus Maria, ile tego jeszcze tu trzeba złapać? Ja nie wiem, gdzie to się wszystko znajduje. Tu już niczego nie ma. U góry tam już chyba też niczego nie będzie. Oh no, zwierzątka, 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 no. Chyba, że ja sobie polecę gdzieś tam do góry. Możliwe, że tam coś jeszcze będzie. Czekajcie, na spokojnie sobie polecimy. Tak na maksa do góry. Tak pomalutku. I nie, nie o to mi właśnie chodziło. Nie o to mi chodziło. Może możliwe, że on znowu tam na tą szafę wsadził to zwierzątko. Nie, nic, niczego tutaj nie ma. Tam też chyba niczego nie ma. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja bym się chciał jakoś tam dostać do góry, bo możliwe, że tam też coś będzie. Dobra, lecimy do góry. I teraz tak, patrz sobie, czy tutaj, nie, tutaj niczego nie ma. Tu się nawet nie da jak się dostać chyba. Tam jest w ogóle jakiś ptak, ale wydaje mi się, że nie, tam się nie będzie dało skoczyć. Chyba, że tak bardzo pomalutku trzeba podejść, żeby mnie to tak do góry wybiło. Poczekajcie, no, no dawaj, 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 wybija mnie do góry. Dlaczego mnie to do góry nie chce wybić? Nie, nie, jednak mnie to tak pod skos wybija po to specjalnie, żebym ja nie wskoczył tam. Dobra, gdzieś tutaj na czymś wylądowałem teraz. Na chuj zleciałem! A chciałem zobaczyć, czy tam coś u góry się znajduje. Może tutaj coś na tym śmiesznym zegarze będzie jeszcze. Dobra, jestem na zegarze. Ja teraz chciałbym sprawdzić, czy tam coś się znajduje. Ale niestety jestem tak mały, że ja tego po prostu nie widzę. Tam chyba też niczego nie ma. W ogóle tam się nie będzie dało dostać, chociaż z tego gejzera sobie tam na spokojnie będziemy mogli wyskoczyć. Nie no, ja naprawdę nie wiem, gdzie są te zwierzątka, nie? Ja już tyle pozdobywałem, ja myślałem, że to już będzie koniec. A to niestety nie jest koniec. Tam jest jeszcze, dobra! Tam widzę jeszcze jeden, tam jest jeszcze jeden, tak mega wysoko. I z tamtego gejzera sobie jakoś tam wyskoczymy, najprawdopodobniej. Tam jest jeszcze jeden, tutaj szukam, ale tam jest chyba jeszcze, nie, to są... Chociaż możliwe, że on go tam odstawił z powrotem. Więc ja sobie pierw tam pójdę, zobacz, jak ja mam w ogóle lęk wysokości, jak ja widzę, że ja tak sobie lecę. To naprawdę, się boję, mega się boję. Wydaje mi się, że on go tam odstawił. Gdzie on jest? Gdzie się chyba tutaj jest? No nie, biegnie, idź stąd! Idź stąd, idź stąd, idź stąd! Do góry, dawaj, dawaj, dawaj! Skacz, 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 no! Dobra, jesteśmy już prawie na samej górze. Teraz tutaj, okej, okay, dobra, teraz tutaj. I tam chyba też jest jakieś zwierzątko, nie, tam nic nie ma. I tutaj z powrotem na tą kanapę, bo tutaj znowu jest lemur, dokładnie. On tego lemura ukradł, bo jest tak jakby troszeczkę w innym miejscu. Dobra, i teraz sobie zaskoczymy tutaj, uważając na tego pajaca tutaj. O nie, zablokowałem się, zablokowałem się! Dobra, wychodzimy teraz stąd. Co tu jest? Co tu jest? A nie, to są moje strzałki. Okej, dobra. Mamy kolejne zwierzątko. I ja muszę odetkać sobie ten gejzer tam. I teraz odtykamy sobie ten gejzer. Dawajmy go tutaj. Myślę, muszę wziąć broń, jakbym musiał do niego strzelać tutaj. Tu w ogóle też coś jest. To jest jajko, ale tego jajka nie potrzebujemy. Dobra, zatykamy sobie ten gejzer i za chwileczkę wylatujemy w powietrze tak mega. Właśnie tam. Tam muszę polecieć. Uważając na tego typa tutaj. Bo on gdzieś tu jest. Dokładnie, tu jest. Ja tam chcę iść, no. Dobra, poleciał sobie. Nie zauważył mnie. Więc ja teraz się wybijam. Puf! Dobra? I to jest najprawdopodobniej ostatnie już zwierzątko, no proszę. Proszę, niech to już będzie ostatnie zwierzątko, ponieważ tego jest po prostu już za dużo. Czekajcie, bo ja muszę tak delikatnie sobie tutaj przejść, okej, dobra. I teraz... Czy tutaj coś się jeszcze znajduje? Nie, tutaj niczego nie ma. Tutaj też niczego nie ma, ale z tej perspektywy możemy sobie ewentualnie jeszcze gdzieś pooglądać. Czy coś się gdzieś znajduje? Tu w ogóle... Jeszcze tego ptaka muszę upolować! Dobra, ale mamy kolejne zwierzątko, które zostanie za chwileczkę tutaj do nas...
wrzucone właśnie tutaj. No, to jest masakra, ile tego tu jest polowania, no. A jeszcze muszę film montować. Dawaj, dawaj, wrzucaj to tutaj. Dobra, i teraz odtykamy sobie, musimy zatkać ten gejzer, a tamten odetkać. Bo ja muszę się wybić znowu tutaj w powietrze tak mega. Wydaje mi się właśnie, że ten pistolet jest po to, żebyśmy mogli sobie tego ptaka upolować. Dobra, bierzemy sobie to teraz tutaj, zatykamy ten i lecimy tam do góry. Okej, dobra, zatkane, idź mi stąd, lecimy tutaj do góry. Dawaj, 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 dawaj. Hop, jump, okej, dobra, i ten ptak gdzieś tu jest. Gdzie on był? Gdzie on był? On gdzieś poleciał. No nie, no gdzie on jest? Dobra, tu leci. Jest, dobra, udało mi się, udało mi się. Jest, mamy ostatnie zwierzątko, to już jest ostatnie. Proszę, proszę, dawaj mi to. I lecimy, lecimy, miejmy nadzieję, że nas teraz tutaj ten głupi bracik nie chyci. I nas tutaj... No wiecie jak, no nie złapię, ale moi drodzy, ja już tu nagrywam godzinę. Rozumiecie to? Godzina. Hello neighbor, ty mnie tak denerwujesz. Dobra, ostatnie, proszę, ostatnie. Jeszcze coś trzeba złapać. Nie, ja już sobie daję spokój, bo to jest masakra, nie? Przecież tutaj tych zwierzątek trzeba tyle złapać. Jeszcze chyba dwa, jeszcze dwa. I to jest niewykonalne, bo ja już tutaj nie wiem, gdzie są te zwierzątka. To naprawdę jest niewykonalne. Ja tutaj słyszę cały czas tą małpę, ja nie wiem przypadkiem, czy tam coś będzie. O, no, no. Wiecie co, ja sobie odetkam ten gejzer. To jest ostatnia próba, bo ja naprawdę już muszę iść montować, bo nie zdążę, żebyście mi na dzisiaj mieli ten odcinek, no. Zatykamy ten gejzer tutaj. Oczywiście uważając na tego pajaca, który tutaj biega sobie. Chce nas tutaj złapać, uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Dobra, trafiliśmy go, troszeczkę go spowolniliśmy. I ja teraz z tego gejzera gdzieś wylecę w powietrze, może tam rzeczywiście coś będzie, tylko ja po prostu tego nie widziałem. Patrzcie, lecimy do góry. Dobra, i tutaj. Jest, jest, dobra, tam jest, jest. Jest! Trzeba tam wskoczyć! I mam nadzieję, że teraz uda się, uda się, uda się! Coś tam jest, tylko co? Skoczyć na to. Okej. I teraz tutaj. Co tu jest? Dobra, jest pluszak. Znowu ten! Tylko dlaczego po raz kolejny? I teraz może jakoś skoczyć na to drzewo. Może tutaj będzie ktoś. Nie, no nie ma, nie ma, nie ma, ale czy to jest ostatnie zwierzątko? Proszę, please, no. Dobra. Proszę, proszę, no! Ja nie wiem, ja nie mam pojęcia, nie naprawdę, bo tu jest tyle tych zwierząt, że to jest naprawdę nie do ogarnięcia. To jest nie do ogarnięcia. Tam chyba niczego nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może jakoś się tam będzie dało wskoczyć. Tylko jeszcze, no niby nie widać, ale możliwe, że w tych lukach coś tam będzie. Mi się wydaje, że na tym drzewie coś jest. Tylko ja na to drzewo nie potrafię tak dobrze wskoczyć. I możliwe, że tutaj, no, że jakoś na ten konar drzewa trzeba tutaj wskoczyć. I nie uda mi się, nie uda mi się, nie uda mi się! Jeszcze mnie tutaj złapie, no. Wiesz, on mnie tutaj złapie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj jest, tutaj biega. Dawaj tu, chodź tu. No gdzieś ty jest. Dobra, poleciał sobie gdzieś tam. Dawaj go tutaj, dawaj go tutaj. Dawaj go tutaj, dawaj go tutaj. Lalalala. Jump! I na tym konarze, no proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, proszę. Nie da się tam skoczyć. Nie da się. Moi drodzy, tutaj trzeba tyle tych zwierzątek złapać, że to jest niemożliwe, że to jest poezja, to jest po prostu poezja. Dobra, tu jest to jajko, ja jego cały czas szukam. Czy to jajko mi coś da? Możliwe, że tam w środku też się coś znajduje, ale wątpię. Weźmy sobie to jajko mimo wszystko. I może trzeba też gejzer zatkać tym jajkiem, chociaż wątpię, żeby to zadziałało. Nie, nie działa, nie działa. Ja się boję, że ty mi tutaj za chwileczkę nie złapie i znowu mi ukradnie jakieś jedzonko. No, no gdzie on jest? Gdzie on jest w ogóle? Gdzie on jest? Ale damy mu też to jajko, możliwe, że tutaj coś się w końcu wykluje. Nie, nie działa. Wrzuciłem jajko i to nie działa. Nie, no już naprawdę, nie wiem, i on mi teraz ukradnie coś, nie? I on mi teraz coś ukradnie, no! Ja wiedziałem, że tak będzie! Znowu tego lemura mi ukradł! Oh no, moi drodzy, to jest tak ciężkie, to jest tak długie. 1,5 godziny nagrywam, muszę już kończyć, bo inaczej nie będziecie mieli tego odcinka na dzisiaj. Ale sami widzicie, że trochę się ogarnęło. I trzeba dalej szukać tych zwierzątek. Dobrze, moi drodzy, ja sobie pozwolę skończyć w tym miejscu. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Hello Neighbor Hide and Seek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No i dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!